Dzień dobry. To znowu ja. Popatrzymy sobie, jak zbierają pszczółki na Włoć. Gdzieś nieszczęśliwie zgubiłem dłuto. Pewnie jest w składziku, no ale dobra, jakoś sobie poradzimy z tym tematem. No nie jest to takie proste. Bez dłuta niestety. No ale coś noszą. Nie wiem, jak to będzie widać. Trochę tej nawłoci na pewno będzie. Może nie na sprzedaż, ale zawsze w domu się przyda. No ale dobra, dzisiaj nie o tym. Chciałem porozmawiać o błędach najczęstszych, jakie popełniają pszczelarze. Jednym z takich podstawowych błędów w pszczelarstwie jest zimowanie zbyt słabych rodzin. I to wynika prawdopodobnie z tego, że mamy pszczelarzy początkujących, którzy zaczynają tam powiedzmy od 3 uli. No i im szkoda po prostu połączyć to w 1 albo w 2. No bo tak to dziwnie wygląda. Kupiłem 3 ule, 3 odkłady, a zimuję 2, przezimuję 1. No niestety musiałem zrobić cięcie, bo się trochę pogubiłem. No ale wracając do tematu. Takim błędem podstawowym jest zimowanie zbyt słabych rodzin. To pewnie wynika u początkujących pszczelarzy z jakiejś, nie wiem, pszczelarskiej dumy. Nie wiem, jak to nazwać. Na zasadzie kupili sobie 3 odkłady. No, a tutaj się okazuje, że one są słabe przed zimą. No i co w takim przypadku zrobić? No szkoda byłoby to połączyć i zaśmować tylko 2, jak się miało 3. No słuchajcie, no to jest duży błąd. Taka rodzina, która obsiada sobie powiedzmy 3 ramki, albo nie daj 2, no to będzie miało bardzo trudno z zimowlą. A jeżeli pszczelarz jeszcze popełni jakieś błędy, takie typowe, nie zawęzi gniazda przed zimą, no to będzie jeszcze gorzej, bo kupę pokarmu będzie musiał podać, pszczoły się zmęczą przerabianiem, nie będą w stanie osiąść tych ramek ostatnich, jak będzie zimno i najprawdopodobniej osypią się z głodu. Dlatego zimowanie słabych rodzin nie ma sensu. Jak mamy ule typu, powiedzmy, dadant i widzimy, że pszczół jest 3 ramki, 2, no to trzeba znaleźć jakąś przyczynę, dlaczego ich jest mało. Może matka jest stara, wypadałoby ją wymienić. Tylko wrzesień to już troszeczkę późno na wymianę matki. Także wracając do tematu, nie bójcie się łączyć tych rodzin. Lepiej zazimować taką rodzinę, która obsiada 5 ramek czy 6, niż taką, która obsiada 3 ramki. I też to da plusy na wiosnę, bo rodzina, która wam wyjdzie z zimowli, która będzie wiosną obsiadała ramkę, 2, czy tam 3, no to ona nie zdąży dojść do rzepaku. Powinna dojść do lipy. No i wtedy tracimy ten pożytek dosyć wczesny, dosyć fajny, jakim jest rzepak. Dlatego moja rada jest taka, żeby nie bać się łączyć rodzin. One we wrześniu się łączą bardzo fajnie. Jak chcecie, to dajcie znać, to nagram film, jak się łączy rodziny pszczele. Jeżeli się podobało, to łapka w górę i subskrypcja, byłbym wdzięczny. Trzymajcie się, cześć.